Witam Państwa ponownie po dłuższej przerwie. Tym razem skupimy się na pewnym problematycznym przypadku, który wyniknął z ciekawej dyskusji na grupie, więc postanowiłem pokazać doświadczalnie, jak to wygląda. Proszę Państwa, jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, że w reakcji wody wapiennej z tlenkiem węgla powstaje osad węglanu wapnu. Tu mam roztwór wody wapiennej, tu mam dwutlenek węgla w postaci stałej, czyli suchy lód. Wrócimy go trochę do tej kolby, która jest naszą wytwornicą dwutlenku węgla. O! Ten dźwięk to po prostu pochodzi od wibracji, które tam wskutek różnic temperatury powstają. Dwutlenek węgla ulega w tej chwili sublimacji. Do tego większego cylindra wleję teraz trochę wody wapiennej. No i zobaczymy, co się stanie. Tę wodę wapienną już stosowałem rok temu w innym filmiku. Jest to dokładnie ta sama. To był filmik poświęcony twardości wody. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w wodzie wapiennej pojawia się zmętnienie, które już zresztą w tej chwili jest widoczne. To znaczy, że woda mi się jeszcze całkiem nie zestarzała. To jest właśnie to zmętnienie. Ale co się stanie, proszę Państwa, w przypadku, gdybyśmy strumień CO2 przepuszczali przez roztwór soli mocnego kwasu. Mam tutaj roztwór chlorku wapnia, czyli soli mocnego kwasu i mocnej zasady. Wypłukałem ten, bo tutaj miałem resztkę, to opakowanie chlorku wapnia. Oczywiście to nie jest nasz cały chlorek wapnia, bo jeszcze mamy tutaj całkiem nowe opakowanie, żeby nie było, że jesteśmy tacy biedni. No to zobaczmy, co się w takim razie stanie w tym przypadku. Strąci się, czy się nie strąci? Dyskusja była bardzo ciekawa. O, momencik. O, idzie. No to sobie tutaj to zostawimy i będziemy obserwować, a zobaczmy, co ja tu przygotowałem. Proszę Państwa, argumentacja była taka, że przecież dwutlenek węgla w reakcji z wodą daje kwas węglowy. Tak jest pisownia taka w miarę oryginalna, ze źródła internetowego, więc po prostu przepisałem to tak, jak było. Kwas węglowy oczywiście ulega dysocjacji, tak, na anion wodorowęglanowy i ten anion by nam miał reagować z, zapisane to jest trochę nieprawidłowo, z azotanem na przykład wapnia i strącać się ma węglan wapnia jako trudno rozpuszczalny osad. No i dobrze, proszę Państwa, ale przecież, żeby strącić węglan wapnia, to zgodnie z iloczynem rozpuszczalności, ja potrzebuję jonów wapnia oraz anionów węglanowych. Iloczyn rozpuszczalności jest dosyć niski w przypadku tego naszego węglanu wapnia, czyli nie jest to jakiś bardzo źle rozpuszczalny związek, ale też jakiś szczególnie dobrze rozpuszczalny też. To jest to taki osad o powiedzmy średniej rozpuszczalności wśród osadów. No dobrze, przyjrzyjmy się temu. Dwutlenek węgla plus woda daje nam sobie taki, nazwijmy to, hydrat. Tu zapisałem kwas węglowy, chociaż miałby też ten hydrat, ale mniejsza o to. Ulega dysocjacji, prawda, na kation oksoniowy oraz prawda, anion wodorowęglanowy, a ten anion z kolei ulega dalszej dysocjacji i daje nam ten żądany jon. Pytanie, czy w roztworze CO2 powstaje nam na tyle tego anionu, żeby wytrącić nam przekroczyć ten iloczyn rozpuszczalności i wytrącić nam osad węglanu wapnia. Ja policzyłem, że przy pH 4,5, który jest w nasyconym roztworze CO2, bo CO2 rozpuszcza się dając stężenie mniej więcej takie, 36 tysięcznych mola na decymetr sześcienny, częściowo ulega oczywiście tej dysocjacji. Policzyłem, że przy takim pH, które otrzymujemy w roztworze wody nasyconej CO2, stężenie jonu węglanowego wynosi mniej więcej do minus 15, 10 do minus 15 mola. Jest to bardzo mało. Przy takim stężeniu tych jonów potrzebowalibyśmy gigantycznego stężenia jonów wapnia, żeby osad w ogóle zaczął się strącać. Jest to nierealne, bo wyjdzie nam, że potrzebujemy tonę w litrze, znaczy ileś ton w litrze, czyli mało realne stężenie. No dobrze, proszę Państwa. Zobaczmy, czy tutaj nam się pojawia jakieś zmętnienie? No nie pojawia się. Jest to cały czas klarowny roztwór i tak sobie to możemy czekać do jutra i nic się nie będzie działo. Możemy wytrącić węglan wapnia za pomocą na przykład... O, miałem sobie wcześniej przygotować, bo się niezbyt szybko rozpuszcza, ale już to nadrobimy. Tutaj sobie rozpuszczę troszkę wodoro węglanu soli.
Dobra. Niech się pomerda. Wodę zakręcę, żeby prawda, nie było. To już jest ostatnie doświadczenie, bo koleżanka się śpieszy. Ale proszę Państwa, za to dosyć ciekawe. Bo proszę Państwa, roztwór wodorowęglanu wapnia. Pytanie, czy nam strąci węglan, czy nie strąci. No zobaczmy, co się tutaj dzieje. Zobaczmy. Tu mam ten roztwór. Weźmiemy sobie może troszkę tego roztworu chlorku wapnia. Oczywiście on jest mętny, bo jeszcze się nie cały rozpuścił, więc to, co tutaj pływa, to... Ale proszę zobaczyć. O! To zmętnienie, które się pojawia, to jest właśnie strącający się węglan wapnia. W tym przypadku reakcja idzie. Ale jest jedno ale, a nawet dwa ale. Zobaczmy na to. Ten roztwór wodorowęglan sodu ma pH między 8 a 9. Z kolei zobaczmy na to równanie reakcji. Tutaj powstaje nam HCl. Gdybyśmy to jonowo zapisali, to HCl. Tutaj pH spada. Efekt tego jest taki, że jeżeli ja tutaj zmierzę pH, żeby porównać, mam nadzieję, że już to będzie widać, to pH jest zdecydowanie niższe właśnie ze względu na to. Efekt będzie taki, że nawet stosując wodorowęglan sodu, nie wytrącę całego węglanu wapnia, który mam, nie zajdzie mi ta reakcja w 100%, bo powstający przy okazji kwas solny cofnie mi dysocjację tego jonu na węglanowy. Ja potrzebuję z tego jonu, ten jon ulega dysocjacji częściowej do anionu węglanowego, ale niestety zakwaszanie środowiska tutaj cofa mi te dysocjacje, więc w pewnym momencie po prostu ta reakcja się zatrzyma. Mogę tam dodać więcej wodorowęglanu i reakcja dalej nie pójdzie, bo środowisko będzie już zakwaszone. Dlatego, żeby wytrącić węglan wapnia, to ja potrzebuję użyć węglanu sodu, żeby to zrobić praktycznie w 100%. Tu jak widać reakcja sobie nie idzie, bo nie ma szans zajść. No przyjrzyjmy się jeszcze raz tej jednej planszy, że przecież dwutlenek węgla, rozpuszczając się w wodzie, zakwasza. Proszę Państwa, najbardziej oczywista sprawa, dlaczego ta reakcja tutaj nie może zajść. Wsadźmy to tutaj i zobaczmy, co się będzie działo. Na razie jeszcze powstają nowe porcje węglanu wapnia, więc to zmętnienie rośnie. Ale chwileczkę jeszcze poczekamy, może około pół minuty i zobaczymy dalej, co się będzie tam działo. Oczywiście to chwilę potrwa, ale mam nadzieję, że nie za długo i że to zobaczymy. Jest takie dosyć charakterystyczne doświadczenie, opisywane często w szkolnych podręcznikach, które polega na wyjaśnieniu, dlaczego woda wapienna po dmuchaniu dwutlenku węgla, prawda, przez nią, przepuszczaniu dwutlenku węgla, najpierw mętnieje, ale następnie to zmętnienie znowu znika. No to jeszcze chwileczkę poczekamy i zaraz to zobaczymy, mam nadzieję. No, jeszcze. Ale proszę Państwa, to, co tutaj chcę pokazać, jest najbardziej oczywistym wnioskiem, który powinien się nasunąć, dlaczego ta reakcja tutaj z chlorkiem wapnia, czyli sodą mocnego kwasu, nie ma prawa zajść. Proszę Państwa, nie ma prawa zajść, po pierwsze, dlatego, że przecież... Znowu widzę, że mam te kartki. Przecież zobaczmy, tutaj też zakwaszamy sobie. Wpuszczamy dwutlenek węgla i zakwaszamy sobie, więc te reakcje automatycznie hamujemy. O, już myślę, że widać, że nam to zmętnienie słabnie. A przy okazji ja jeszcze obiecałem coś zrobić, więc to zrobię. Mianowicie chciałem podziękować panu Tomaszowi Michowskiemu za zadanie pytania na grupie, bo obudził bardzo ciekawą dyskusję, dzięki której postanowiłem pokazać w praktyce, że to, że znalazł taką bzdurną reakcję zapisaną w internecie, nie znaczy, że ona zachodzi. Proszę Państwa, węglan wapnia rozpuszcza, jest tak łatwo, znaczy się roztworzyć, że nawet nadmiar dwutlenku węgla powoduje jego roztworzenie. Wypiera po prostu ten jon węglanowy z roztworu, tworząc jon wodorowęglanowy,
I dlatego ten osad, o właśnie mamy to teraz przykład, uległ roztworzeniu. Więc nie ma szans na to, żeby tutaj strącić węglan wapnia, skoro nawet dwutlenek węgla powoduje jego roztwarzanie. A dzięki tej reakcji i jej odwracalności występują zjawiska krasowe. Są dwa kryteria, które nam pozwalają stwierdzić, że reakcja zachodzi albo nie. To jest albo ujemna entalpia swobodna reakcji, albo stała równowagi powyżej 1. Jeśli to jest, uznajemy, reakcja zachodzi, jeśli jest poniżej 1, uznajemy, że to jest reakcja, która w sensie termodynamicznym nie zachodzi. Nie znaczy, że wcale prawda, bo tam jakiś stopień przereagowania zawsze będzie, ale równowaga jest albo przesunięta w lewo, czyli na niekorzyść, albo w prawo, czyli na korzyść. Na przykład równowaga zobojętniania, tak, hydroliza i zobojętnianie jest przesunięta na korzyść zobojętniania, czyli stwierdzimy, że zachodzi zobojętnianie, mimo że hydroliza w jakimś stopniu, reakcja odwrotna też zachodzi, ale równowaga jest przesunięta na korzyść zobojętniania. No dobrze, żeby nie przedłużać, to może wystarczy. W każdym razie dziękuję wszystkim za cierpliwość i za uwagę. No i oby do następnego filmiku. Pozdrawiam.